Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy meblować mieszkanie, ale nie będziemy meblować tak standardowo tego mieszkania, czyli wiecie, że ja sobie wybieram to, co uznam za najlepsze do danego wnętrza, a będziemy to robić z wykorzystaniem losowych rozszerzeń do The Sims 4. Mam nadzieję, że kojarzycie ten schemat filmów, ja już też takie rzeczy nagrywałam, na YouTubie macie bardzo dużo tego typu treści. Będę wykorzystywać generator losowych rozszerzeń od Jamesa Turnera, oczywiście generator będziecie mieć podlinkowany w opisie. Pamiętajcie o stawianiu komentarzy i łapek, szczególnie jeżeli lubicie takie luźne serie i chcecie ich więcej na tym kanale. Nie chciało mi się budować samej bryły tylko i wyłącznie po to, żeby to wyzwanie zrealizować, a mieszkania się nadają do tego idealnie, bo już nawet mamy wydzielone tutaj pomieszczenia, więc jest dodatkowe jakieś takie utrudnienie, które to utrudnienie trzeba będzie załatwić, że tak powiem. No i tak nam się to wszystko tutaj prezentuje. Ja jeszcze bym usunęła tylko tę ścianę tutaj, bo uważam, że ona jest niepotrzebna. Tutaj mamy z tego, co kojarzy salon, tutaj mamy jakąś sypialnię, tutaj mamy... Chyba to jest sypialnia dziecka, tutaj mamy sypialnię rodziców, mamy łazienkę, no i mamy oczywiście do tego kuchnię i jadalnię, także te pomieszczenia będziemy sobie dzisiaj losować. I pomyślałam sobie, że jeżeli chodzi o cały ten budynek, to żebyśmy my wszystko tutaj dobrze widzieli, to tak nadprogramowo to trochę będzie takim złamaniem zasad, ale dobrze będzie tutaj umieścić zwykłe te takie lampy, żeby każde z pomieszczeń było, wiecie, oświetlone, żeby wszystko tutaj dobrze było widać, żebyście wy widzieli, żebym ja widziała i to bym tak zrobiła nadprogramowo. I jeżeli chodzi o drzwi, to na razie wrzucę tutaj takie zwykłe, najprostsze drzwi też z podstawy, bo ten dom powinien być funkcjonalny, tak żeby wszyscy mogli tutaj wejść do pomieszczeń. Czekajcie, o, te drzwi na przykład tak sobie umieścimy tu, żeby każde z tych pomieszczeń było dostępne. I kolejna sprawa, to wyzwanie, wiecie, czasami wygląda to tak, że wylosujemy rozszerzenie, w którym na przykład nie ma lodówki, albo nie ma w ogóle łóżka w sypialni itp. itd. Więc żeby ten dom mimo wszystko był funkcjonalny, w tych ekstremalnych sytuacjach wykorzystam rzeczy z podstawy, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie będzie żadnej alternatywy. Czyli na przykład, jak wylosuję spotkajmy się, w którym jest krzak do sikania, a będę robić łazienkę, to mimo wszystko dam krzak do sikania, a nie toaletę. Bo wiecie, chodzi o to, żeby zaspokoić potrzeby. Jak na przykład do sypialni wylosuję rozszerzenie, w którym nie ma łóżka, to zamiast łóżka będziemy mieć kanapę, bo na kanapie też można spać. No ale lodówki niczym nie zastąpimy, więc lodówka czy kuchenka, chociaż blaty kuchenne można stołami. Ale wiecie, to takie super ekstremalne rzeczy, których naprawdę nie będzie się dało zastąpić. Jak widzicie, przez tę chwilę wnętrze się trochę zmieniło, a to dlatego, że dodatkową rzeczą będzie to, że w momencie, kiedy wylosuję jakieś rozszerzenie, w którym będzie ściana i podłoga, to będzie super, bo będę mogła ją zastosować, ale jeśli wylosuję rozszerzenie, w którym tej ściany i podłogi nie będzie, to zostaniemy z betonem i gołą ścianą i będzie musiało tak być. Także lecimy do generatora i losujemy sobie, co będzie znajdowało się w kuchni. Generator Jamesa Turnera tyłek ratował mi wielokrotnie, dlatego że nawet chyba w dziesięcioleciach wykorzystywałam go do losowania, czy jakiś sim przejdzie dalej, czy też nie przejdzie dalej. To chyba było wtedy, kiedy mieliśmy różne walki w dziesięcioleciach. Nie używam dosadnego słownictwa, dlatego że zauważyłam, że YouTube bardzo go nie lubi, ale wiecie, o co chodzi, w dziesięcioleciach w 1930 roku. I będziemy sobie na pewno losować jedno rozszerzenie, bo to jest ważne. A jeśli chodzi o kity, to wydaje mi się, że niektóre z tych kitów będę sobie wyłączać, bo zostawiłabym sobie tylko i wyłącznie te takie, w których znajdują się jakieś meble. Dekor, to wyłącza... Nie, to zostawiamy, to wyłączamy, to zostawiamy, 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 wyłączamy, zostawiamy, zostawiamy i zostawiamy. Chyba tak to powinno być. I losujemy sobie, co będzie w kuchni. Ja się boję tego, ja się tego boję. Ej, dajcie mi coś takiego fajnego. Być rodzicem ma chyba... Nie ma blatów? Ma blaty? Czy być rodzicem ma blaty do kuchni? Ej, chyba będzie dobrze. To, co tutaj widzicie, to są CC i to jest rozszerzenie pakietu być rodzicem. Jak widzicie, jakieś takie kolorystyczne dodatkowe. Ale chyba nie będzie źle i ta kuchnia chyba będzie nawet całkiem spoko. To zróbmy sobie ją taką, bo ja normalnie nie robię takiej kuchni, w sensie tak wyglądającej. Jeszcze myszka do tego mi, wiecie, że umiera, czy nie wiecie?
Wydaje mi się, że to chyba byłoby na tyle, bo w tej kuchni też dużo nie zmieścimy. Mieliśmy mega szczęście, że w ogóle się ją udało zrobić. Tak trochę się zastanawiałam jeszcze nad tym, że może zrobić ją w takich kolorach, ale to byłoby chyba zbyt intensywne, więc zrobimy to po prostu tak łagodniej. Jak słyszycie teraz myszkę, dlatego że musiałam się pozbyć tamtej, bo już totalnie, absolutnie nie dało się nią nic robić. Ale trudno, zapiszę sobie grę i będziemy losować sobie teraz jadalnię. Moi drodzy, jadalnia. Bardzo proszę o coś normalnego do tej jadalni. Normalnego! Chomik! Najgorsze Nie, dobra, oddajmy chomikowi, ma ładne kanapy. Najgorsze akcesoria to są te. Upiorności, to były najgorsze akcesoria, ale dobra, lecimy do chomika. Homczur. Czy w homczurze my w ogóle mamy... A w ogóle czemu same akcesoria? Czemu same akcesoria? Tu nie będzie ścian w jadalni pomalowanych. Homczur, czy my w ogóle mamy jakiś stolik, cokolwiek w tobie? Takiego pasującego? No na pewno mamy przynajmniej to, że jakieś rolety tutaj damy. Czy tam żaluzje, czy jak to tam zwał. Ale jeszcze nie wiem w jakim kolorze. No o, będziemy mieć dywan jakiegoś rozgniecionego chomika. O nie, fu. Nie widziałam tego. Powinni ostrzegać. Nie chcę mieć rozgniecionego chomika. Żaba. Ej, tu mam nawet ładne rzeczy. Czemu ja tak gardzę tym dywanem, jak on jest stosunkowo ładny? A czy jest jakieś... Jest krzesło. Oh my god. To wygląda jak pomieszczenie, w którym się purchlaki przetrzymuje. W sensie żłobek. Tak, to wygląda jak żłobek. No, żłobek. Zdecydowanie. O nie! Zaraz pani nauczycielka tutaj przyjdzie coś im powiedzieć. Kochane dzieci, miałeś tak upierdliwe dzisiaj. I homczura, musimy tutaj klamkę wrzucić. Klatkę. Uuu, mysza! A to nie jest homczur. A ja chcę homczura. Nie chcemy myszy. Nie chcemy jeży. Tak, chcemy wściekłego chomika roznoszącego choroby, chomicze w Simsach. Słyszeliście o chorobie z tych przez chomiki roznoszonej w Simsach? Czy nie słyszeliście? Czy jesteście już tak bardzo osobami lekceważącymi The Sims 1, że nie znacie tej pięknej, zacnej historii? Jak głupoty opowiadam. Przeraża mnie to, ale wygląda jak jadalnia. Musicie docenić. Robiłam, co mogłam. I wykorzystałam tutaj... O. Wściekły chomik. Ej, bo to jest słodki ten wściekły chomik. Wściekła mysza. Z truskawką. Chyba zacznę doceniać homczura. Ludzie narzekali na niego, że co to w ogóle za rozszerzenie. Ale powiem wam, że te fotele i tutaj te ozdoby to nawet spoko. No nie za 40 czy tam 50 zł, ale nie jest to najgorsze rozszerzenie. Jest dobrze. Bo też wiecie co, ja się tutaj wygłupiam, ale też chciałam, żeby to w miarę wyglądało, to źle wygląda patrząc na to. Ale no, żeby nie było źle, nie? Więc lecimy sobie teraz ogarnąć korytarz, bo tutaj w tym korytarzu coś musimy też zrobić. Ja zapisuję i losujemy, co będzie w korytarzu. Korytarz! Korytarz! Korytarz? O nie... To może być ciekawe. Korytarz. Dobrze. Kraina. Nie. Licealny, zostań gwiazdą. Gdzie są te kity jeszcze? Aha, bo ja będę... O Jezu, ja będę musiała wyławiać ten kit marokański stąd. Średnio mi się to widzi. No na pewno to będzie ta palma. O nie, bo my tu mamy podłogę w tym kicie, nie? Ona jest dosyć taka... Oho, i ściana, czyli musimy mieć taką ścianę. Ale w sumie ten niebieski... Chociaż czekajcie, bo tak, żeby to w miarę pasowało... Zrobimy tak. A to jest ładna ściana, bo ogólnie ja bardzo lubię ten kit. Tylko, że nie w połączeniu z chomikiem i być rodzicem. No tak, myślę, że tak. No, trochę przyciągnęłam o jedną kratkę, ale już zostawię. A podłoga? Też jest. To są te kafelki takie, no. O, shit.
Czekajcie, wyłączymy G i zrobimy tutaj tę podłogę tak, jak ma być. Mało tego, naprawdę zrobimy to tak, jak ma być. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Gdzie tak, to jest pierwsze pomieszczenie z podłogą. A w sumie to bardzo ładnie wygląda do łazienek, ta podłoga. I tutaj sobie obracamy przecinkiem i kropką, moi drodzy. Gdyby ktoś nie wiedział. Przecinek i kropka i przecinek i kropka. I lecimy sobie do tego. I robimy tak. Bo tak to się mniej więcej powinno układać. W sensie to jest gorzej z tym, bo tutaj nie ma takiego połączenia, brakuje. Ale już bierzemy, co nam i jej daje. Bo tutaj powinno być takie jeszcze z kropką od środka właśnie taką, z tą ozdobą. Ale tutaj nam nie dali w tym kicie tego. Nad czym ubolewam, chyba że jestem ślepa i nie widzę. I tak samo widzicie, tutaj to połączenie będzie takie średnie przez to. No nie ma, jest tylko to, to i to. Są po trzy. Czyli takie niedostosowane, bym powiedziała, do różnych powierzchni, ale nie wygląda to źle. Natomiast gorzej będzie wyławiać obiekty z tego kitu, bo ja jedynie co kojarzę to te palmę i jedynie co kojarzę to to, że tutaj była taka kanapa. Gdzie jest ta kanapa? Jest ta kanapa. Właśnie ta. No i teoretycznie ją można tutaj dać. Ona jest przepiękna w ogóle. Ja ją bardzo lubię. To był jeden chyba z pierwszych takich kitów. Pamiętam, że ludzie go jechali, że on jest bardzo nieuniwersalny, nic się z niego nie da zrobić. A ja zrobiłam odcinek, w którym wam zrobiłam z jego wykorzystaniem, oczywiście innymi rozszerzeniami, chyba trzy pomieszczenia różne? Mi się wydaje, były trzy pomieszczenia różne. I pokazywałam wam, że wcale nie jest tak, że on jest tylko i wyłącznie do jednego typu pomieszczeń. I że proszę takich głupot nie opowiadać. I tak dalej mówiliście. Ale się starałam. Dobra, tutaj damy stolik. I coś było jeszcze tutaj w tym kicie. No, na pewno nie dam wiele obiektów, dlatego że powinni w końcu ogarnąć i zrobić coś, żeby dało się posegregować te kity. W ogóle kocham ten kwiatek z tego najlepszego kitu. To jest po prostu The Sims 1 w czwórce. Sayonara te drzwi basicowe. W korytarzu będziemy mieć nie basicowe drzwi. Och, zdecydowanie. Tutaj, tutaj, tutaj i... No, teoretycznie one były tutaj, ale będą tutaj. O nie! Czy mamy jeszcze coś z ozdób takich? Jest fontanna. Czy jak wstawię tutaj fontannę, to będzie za dużo? Trochę się przelewa ta fontanna. A tak by ładnie wyglądało! Fontanna, chomiki... Czego chcieć więcej? A zostawię. A co? A niech będzie. Ma być widać, ma być czuć ten marokański kit, więc teraz czuć. Mam nadzieję, że wszyscy to czujecie. Nie wygląda to źle, naprawdę. Mogło wyglądać dużo gorzej. Poprzeczki nie podnosimy, przechodzimy teraz do salonu. Łazienkę zostawiamy później. Salon. Co będziemy mieć w salonie? Salon to chyba jest najprostsze pomieszczenie z tych wszystkich, ale... takie ludne rozszerzenie, razem raźniej. Nie lubię tego rozszerzenia, lubię tego Windenburg, ale samo to rozszerzenie, razem raźniej, mam paskudne meble. Jest takie... A nie, razem raźniej, co ja pierdzielę, spotkajmy się. Chodzi o mnie, spotkajmy się, ale to i tak nie zmienia to faktu, że chodzi o spotkajmy się i nie wiem, dlaczego ja razem raźniej. A wiem dlaczego, bo widziałam ludzi kilku, co się przytula, więc od razu, że razem raźniej w głowie, ale mówiłam o spotkajmy się. Tak, nie lubię tego rozszerzenia, ponieważ te meble są brzydkie. W sensie on jest taki... nudny! No, rozumiecie. I co, ja mam tu kamień dać do salonu? A może żwirę? Żwirek do salonu! Tak, kochani, dajmy żwirek do salonu. A nie, 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 nie. A czemu mi się żwirek zrobił wszędzie? A proszę mi to cofnąć. Nie robimy wszędzie żwirku. Żwirek będzie tutaj, ale ten... Jak ten żwirek cudnie się z tą pod... jak... Jezu, jak to się pięknie zgrywa! Ej, zwróćcie na to uwagę, serio, ta podłoga z tym żwirkiem to jest po prostu cud! Oh,
no, powiedziałabym, że salon jest skończony. Dosłownie i w przenośni. No, nie wygląda to tak źle w sumie, jeżeli chodzi o to połączenie przez tę podłogę, bo ta podłoga tak pięknie się zgrywa, że muszę sobie zapamiętać koniecznie to połączenie. W życiu bym na to nie wpadła w ogóle, bo to by mogło być jako dróżka przed domem, natomiast to jako na przykład kafelki właśnie przy balkonie i wiecie, to razem fajnie by się tak spajało w taki dom i chyba dom zbuduję, widzę. Bo zaczęłam mieć koncept na to, jak to mogłoby wyglądać. Także koniec końców nie jest źle. Przechodzimy sobie teraz, myślę, do purchlęcej sypialni, więc zapisuję, żeby nie stracić jakichś podstępów i w ogóle, bo ja tutaj minimalizuję, więc wiecie, różnie bywa z Simsami, czasami mi się wywalają w takich sytuacjach. I lecimy do purchlęcej sypialni. Drogie dzieciaku, co będziesz mieć w pokoju? Na razie nam się udawało tak, że nie wykorzystywałam podstawy. High school! Nudnie! Nudnie, chyba następnym razem zrobię tak, jak kiedyś zrobiłam jeszcze z kolorem do tego high school, do dziecięcej sypialni. No wiecie, o co chodzi, nie? Nuda. Mega nuda. Och nie. Na szybko zrobiłam pokój z licealnych lat. Chciałam, żeby nie wyglądał normalnie, dlatego że cały ten dom nie wygląda normalnie. Wylosowaliśmy rozszerzenie, które zawiera w sobie wszystko, co powinniśmy wykorzystać do takiego pokoju właśnie. Niestety, więc starałam się zrobić to tak zwariowanie, w sensie wiecie, dziwnie. No jedynie co to tutaj podłoga jest inna, jakby była jakaś drewniana, to wszystko to już w ogóle wyglądałoby super normalnie. Ale myślę, że jest nawet całkiem spoko, bo... bo niestandardowo i odkryłam bardzo ładny kolor tego biurka, swatch, w sensie ten jest przepiękny, taki naprawdę do takiego artystycznego domu można wykorzystać i myślę, że jest całkiem spoko, no trochę się zawiodłam, bo nic jakiegoś wyszukanego, ale niech będzie. I lecimy teraz, moi drodzy, do sypialni głównej. Losujemy główną sypialnię. Coś dziwnego. Nie, no to jest nudne. Nie, to już było. Wiem, że pewnie teraz się zezłościcie i będzie, ale dlaczego i w ogóle? Myślę, że wylosuję to jeszcze raz, dlatego że już mieliśmy to rozszerzenie, już mamy je w jadalni i tam wszystko wykorzystałam, co mogłam wykorzystać, więc to by było mega nudne. Wiem, że niektórzy się teraz nie zgodzą i pewnie jak będą oglądać ten odcinek, to napiszą, trzeba było zrobić z tego. Natomiast ja uważam, że mamy tyle rozszerzeń tutaj, innych, które mogą wyskoczyć, że... lecimy, losujemy, nie chcę się powtarzać. Już mamy jedno pomieszczenie takie, to już to... aha, no to też mamy, no. Kurde, nie, nie chcę tego, co już mieliśmy. Coś innego, coś innego, czego nie daliśmy jeszcze. O, najgorsze rozszerzenie.
Może być. Ale wiecie, naprawdę nie chcę, no bo już mieliśmy tu licealne lata, tutaj no w licealnych latach moglibyśmy zrobić piękną sypialnię w ogóle dla dorosłych, ale to by było za nudne. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie, bo może następnym razem zrobię to inaczej, natomiast myślę, że na razie tak będzie najlepiej. Po prostu wykorzystam jakieś rozszerzenia, których normalnie nie wykorzystuję. I tutaj mamy takie podłogi, widzę bardzo... Nie wiedziałam, że to jest taka podłoga. Ona jest całkiem spoko. Ej! Dlaczego ja nie znam tej podłogi? Ta jest paskudna. Ta też, ale... Chyba tą damy, ale ta jest mega fajna. Kod wpisany, mogę wreszcie wykorzystać ten obiekt. I w sumie myślę, że to jest dobry ruch, bo... Skoro mamy robić z tego dodatku, no to mamy robić z tego dodatku. No, sorry rodzice... Nie będziecie mieć razem łóżka, będziecie mieć dwa osobne, udające jedno. I tutaj te wersje kolorystyczne tego łóżka nawet też nie są najgorsze. No zwykłe łóżko, proste zwykłe łóżko. I myślę nawet, że nie wiem, czy nie zostawiłabym je zielonego. W sensie ten swatch jeszcze dosyć się swatch. Co ja mam z tym swatchem? Nie podoba mi się to słowo swatch. Kolor, wersja, wzór. Podoba mi się bardzo, więc to bym chciała. W sensie nie lubię takiego przeangielszczania języka polskiego, jeżeli wiecie, o co chodzi. A sama łapię się na tym, że często tak robię. Że nie chcę, ale jednak przeangielszczam i wykorzystuję jakieś wtrącenia takie. No i sama jestem zła na siebie o to wtedy. Ale robimy. Powiedzmy, że tutaj macie jakąś komodę. O, to krzesło jest też mega fajne. No i jest. I tak by się to prezentowało. I powiem wam, że... No, chyba nie powtórzę tego, chociaż muszę przyznać, że na przykład to bardzo mi się podoba. To wiadomo, że to jest takie do szpitala i w ogóle jakieś takie do przechowywania pewnie dokumentów, natomiast ładnie jest wykonane i jest to interesujące i fajnie czasami takie wyzwanie sobie zrobić, dlatego że dzięki niemu poznajemy obiekty, o których albo zapomnieliśmy, albo nawet nie wiedzieliśmy o ich istnieniu, tak jak ja na przykład nie wiedziałam, że to z tym będzie pięknie wyglądać. Natomiast bardzo mi się podoba właśnie ten obiekt i wydaje mi się, że mogłabym go wykorzystywać. Ten fotel i to wszystko inne to jest jednak zbyt toporne i widzę te lata, które minęły od premiery tego rozszerzenia, bo to rozszerzenie to jest chyba pierwsze rozszerzenie, nie? Pierwsze takie do The Sims 4 duże. I lecimy sobie teraz do łazienki. A jeśli chodzi o łazienkę, tylko proszę o żadną powtórkę, bo jak będzie powtórka, to rozsuję jeszcze raz. O Jezu, jakie ja mam szczęście w nieszczęściu dzisiaj. No to tutaj mamy wszystkie łazienkowe obiekty, tak? Chyba tak. Ale na pewno mamy kafelki i takie inne rzeczy, więc lecimy sobie do dnia w spa. To było rozszerzenie, które było upgrade'owane z tego, co pamiętam. I dodawano tam coś do niego. A ja uważam, że to powinna być ucieczka w plener tak upgrade'owana. I chyba tylko raz coś takiego się zdarzyło, że jej zupdate'owało rozszerzenie? Możecie mnie... Jak ja nie lubię takich pomarańczowych płytek, ale tutaj będzie w miarę to do tego wnętrza pasować, wiecie. Straszne. Ale będzie w miarę pasować i tak zostanie. Moi drodzy, mamy łazienkę zwykła, najzwyczajniejsza, to mi mega nie pasuje i właściwie wiecie co? Myślę, że możemy sobie to zmniejszyć i będzie lepiej, ale jakoś tak nie wygląda to za dobrze tutaj w kontekście całej tej łazienki. No ale musimy mieć jakieś miejsce, żeby przechowywać sobie rzeczy do kąpieli, więc niech będzie i to. Mamy prysznic, mamy wannę, mamy toaletę, mamy umywalkę i w kontekście całego domu to pomieszczenie chyba wygląda najrozsądniej. Ale ogólnie
ciekawie to wszystko wyszło i myślę sobie, że jeżeli wam się podobał ten odcinek, to że możemy sobie jeszcze powtórzyć, bo koniec końców naprawdę, no, ciekawe. Odkryłam dużo nowych rzeczy, dużo nowych inspiracji do dalszych budowli. Mam nadzieję, że nie widzicie mojego kolana, bo tutaj mam kolano. Wszyscy jak zwykle bardzo, bardzo niepoprawnie. Dziękuję za oglądanie, zapraszam was na inne materiały na moim kanale. Pamiętajcie o komentarzach i łapkach, pamiętajcie o serwerze na Discordzie, pamiętajcie o opcji wspierania mojego kanału. Wszystkiego dobrego wam życzę i dajcie znać, czy wy próbowaliście w ogóle kiedykolwiek robić ten challenge, a jeżeli tak, to jak wam wyszło, bo jestem ciekawa. Trzymajcie się, cześć! Thank you.